Piątek, 28 czerwca, Katarzyna Wierzbicka. Zapraszam na wydarzenia. Tarnobrzescy radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Byli jednogłośni. Na ostatniej sesji radni pochylili się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za miniony rok. Rozpatrywali również uchwałę w sprawie absolutorium dla prezydenta za gospodarowanie finansami w minionym roku. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu jego wykonania. Komisja rewizyjna miała podobne stanowisko. Z dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za 2018 rok wynika, że prezydent prawidłowo realizował uchwalony budżet w trakcie całego roku, na bieżąco zabezpieczał środki na spłatę kredytów i odsetek oraz nie przekroczył wysokości zaplanowanych wydatków. Komisja rewizyjna postanawia zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady za 2018 rok i występuje z wnioskiem do Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Tarnobrzega. Ubiegłoroczne dochody Tarnobrzega finalnie wyniosły ponad 268 milionów 624 tysiące złotych. Wydatki blisko 274 miliony 798 tysięcy złotych. Sprawozdanie z wykonania budżetu wszystkim radnym obecnym na sesji przedstawiła Urszula Rzeszut, skarbnik miasta Tarnobrzega. Na koniec 2018 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 6 174 031 zł. Wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 157 383,67 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota długu miasta Tarnobrzega wyniosła 115 750 077 zł. Zobowiązania miasta Tarnobrzega na koniec 2018 roku wyniosły 115 750 077 zł. Miniony rok, jak podkreślało wielu radnych, nie należał do łatwych. W trakcie tych 12 miesięcy funkcję prezydenta w sumie pełniły 4 osoby: Grzegorz Kiełb, Kamil Kalinka, Anna Pekar i Dariusz Bożek. Udało się jednak zrealizować kilka inwestycji i pozyskać środki zewnętrzne. Podkreślałem, że coś, co mnie bardzo cieszy, to żłobek miejski, że ta inwestycja znalazła się w budżecie. Okazało się, że do żłobka musieliśmy dołożyć prawie 1 200 000, czy nawet może, czyli krótko mówiąc, kolejną 1/3 wartość. I bardzo się cieszę, że tą inwestycję udało nam się zrealizować. Podobna, szanowni państwo, sytuacja była w innych przypadkach. Skrzyżowanie Wisłostrada, nie ukrywam, że też mam dużą satysfakcję, że tą inwestycję udało nam się zrealizować. I tu jest kolejny 1 000 000 zł, który wspólnie z panią skarbnik musieliśmy znaleźć. Krótko mówiąc, rok bardzo ciężki. Muszę powiedzieć, że też na pewno mieliśmy dużą satysfakcję. Po raz pierwszy od długiego czasu budżet został zakończony nadwyżką. Muszę powiedzieć, że całościowo patrząc na tą sytuację, nie można być niezadowolonym. Swoje opinie radni mieli okazję wyrazić podczas dyskusji. Trochę rozwagi z tą radością i śpiewaniem wiwat. Proszę pamiętać, że 18 milionów długu na oświacie my w tej chwili dźwigamy i dźwigać będziemy jeszcze długo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli podziękować i pani skarbnik, i państwu radnym, i uda nam się dla miasta cokolwiek więcej zrobić. Zadłużenie w oświacie w 2018 roku nie wzrosło. Nie wzrósł również dług z tytułu ZUS-ów, to można rzeczywiście sprawdzić. Natomiast dług miasta ogólnie został zmniejszony o 1 000 000, który został spłacony, jeżeli chodzi o zadłużenie kredytowe. Inwestycje, które zostały zrealizowane, już w tej chwili służą mieszkańcom i to jest fakt. Dziś, podejmując uchwałę, gratuluję pani skarbnik, bo to ona właśnie musiała współpracować aż z 4 osobami. To ona właśnie musiała podejmować decyzje, bo każdy prezydent miał swoje koncepcje. Każdy prezydent miał inne spojrzenie na realizację budżetu. Dziękuję służbom, które ubiegały się o środki unijne, bo naprawdę było tych środków dużo. Gratuluję tu pani, szczególnie pani Kozub.
Ostatecznie za udzieleniem prezydentowi Tarnobrzega absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok zagłosowali wszyscy radni. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Debata nad raportem o stanie miasta była jednym z punktów czwartkowej absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Poza radnymi mogli wziąć w niej udział mieszkańcy, jednak nie skorzystali z tej propozycji. W tym roku władze miast i gmin po raz pierwszy zostały zobligowane do tego, aby podczas sesji absolutoryjnej przedstawić raport o stanie gminy. Ten obowiązek został wprowadzony od tej kadencji zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie. Jest to kolejne narzędzie kontrolne, które dostaje się w ręce mieszkańców po to, aby uzyskać większą wiedzę o swoim mieście. Aby mieć także narzędzie, którym można porównać rok do roku poszczególne działania samorządu. Natomiast ustawodawca dokładnie nie określił w raporcie, co powinno się znaleźć. Być może taka nowelizacja nastąpi, ale może o tym również zdecydować Rada Miasta. Raport ten jest wynikiem działań służb miasta, również pewnej analizy krytycznej, między innymi dokonanej przez Związek Miast Polskich czy Fundację Stefana Batorego. Zgodnie z założeniem obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. To jest okazja, żeby pokazać przenikanie się wszystkich zadań w gminie, wszystkich działań miasta. Dokument liczy ponad 300 stron, więc trudno byłoby go dzisiaj przeczytać. Znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, jest ogólnie dostępny, więc każdy, kto nie doczytał jeszcze z mieszkańców miasta, ma okazję, żeby do niego sięgnąć. W dokumencie zostały ujęte m.in. informacje dotyczące struktury Urzędu Miasta, finansów, majątku, przeprowadzonych inwestycji, realizacji budżetu obywatelskiego i uchwał Rady Miejskiej, oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, ładu przestrzennego oraz strategii rozwoju miasta. Opis stanu miasta z roku 2018 to opis tak naprawdę działania organu wykonawczego, czyli prezydenta, który realizowany był przez 4 osoby. Z tego, co kojarzę, w Polsce taka sytuacja nie miała miejsca. Więc tym bardziej jest to raport bardzo specyficzny. Powinniśmy wypracować model takiego projektu i pod to przygotowywać kolejne. Po prezentacji raportu o stanie miasta odbyła się debata. Do udziału w niej zostali zaproszeni również mieszkańcy. Nikt nie zdecydował się jednak na zabranie głosu podczas absolutoryjnej sesji. Do dokumentu odnieśli się radni, którzy sugerowali, jak powinien on wyglądać w przyszłości, tak by być rzetelną informacją o mieście i jego sytuacji. Oświata. Można być największy problem w mieście, a my tak naprawdę mamy w raporcie dwie strony. Nic to nam kompletnie, szanowni państwo, nie mówi i podobna sytuacja. Powinniśmy mieć przedstawione w tym raporcie bardzo wyraźnie, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację w oświacie. Czyli krótko mówiąc, mówię to bardzo ogólnie. Jakie pieniądze dostajemy z budżetu państwa, jakie pieniądze, że tak powiem, samorząd musi dołożyć z własnej kieszeni, na jakie zadania. Oczywiście możemy się cofnąć znowu wstecz, żeby zdiagnozować ten problem zerowy, ale też powinniśmy nakreślić sytuację, w którą stronę chcemy zmierzać w następnych latach. Z mojej działki mogę tylko wyrazić opinię, jak kiepska świadomość wśród naszego społeczeństwa jest, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, jeżeli na 46-tysięczne miasto szczepi się przeciw grypie w ciągu 4 lat, niespełna 2000 swoje dzieci szczepi przeciw pneumokokom, które mogą być dla dzieci zabójcze, bodajże 50 osób, no to jest dla mnie szokujące, więc tu bym na pewno zasugerował, żeby tą kaganę tej oświaty prozdrowotnej rozpalić dużo mocniej niż to jest w tej chwili. Musimy też podjąć debatę z mieszkańcami, co według mnie oczywiście, co życzą sobie w tym raporcie.
a Rada Miasta na przyszłość podejmie uchwałę i dokładnie będziemy wiedzieć, co na drugi rok w tym raporcie się znajdzie. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Rada Miasta postanowiła jednogłośnie udzielić wotum zaufania prezydentowi Tarnobrzega. W Nowej Dębie nie będzie już Straży Miejskiej. Decyzję o jej likwidacji podjęli radni podczas ostatniej sesji. Straż Miejska w Nowej Dębie została powołana do życia 25 lat temu. Z inicjatywą jej likwidacji wyszło trzech nowodębskich radnych, których zdaniem Straż Miejska od dawna nie wywiązuje się odpowiednio z zadań i obowiązków, do których została powołana. Moje zdanie jest takie, że Straż Miejska powinna być zlikwidowana. Miała zająć się na pewno poziomem bezpieczeństwa, poziomem czystości. No niestety te sprawy nie zostały rozwiązane do dzisiaj. Poziom czystości jest tak bardzo daleki od tego pożądanego, jak był 15-20 lat temu. Podobnego zdania był przewodniczący Rady Miejskiej Damian Diektiarenko, który za likwidacją Straży Miejskiej opowiadał się również ze względu na negatywne opinie mieszkańców gminy, z którymi się spotykał. Już od wielu miesięcy rozmawiam z mieszkańcami i w zasadzie wykonujemy ich wolę, ich prośby. Straż Miejska nie cieszy się jakimś wielkim zaufaniem wśród mieszkańców i w zasadzie chcieliśmy zrealizować to. Jeżeli chodzi natomiast o drugi aspekt, w żadnym przypadku nie są to jakieś sprawy personalne. Nikt z radnych nie mści się w żaden sposób na strażnikach miejskich. Tak jak powiedziałem, po prostu tylko i wyłącznie realizujemy prośby mieszkańców. Zadania, które do tej pory leżały w kompetencjach Straży Miejskiej, miałyby zostać odpowiednio rozdzielone. Policja przejmie część obowiązków, ale ponadto część pracy, którą wykonywała Straż Miejska, bez problemu mogą wykonywać pracownicy administracji, ale również i pracownicy PGKiM-u. Także nie widzę tutaj jakichś wielkich problemów. Władze Nowej Dęby stały jednak po drugiej stronie barykady, opowiadając się za potrzebą utrzymania Straży Miejskiej. W ubiegłym roku blisko 980 interwencji podejmowanych przez straże, różnych interwencji o różnym gatunku, wskazuje na to, że mieszkańcy oczekiwali działań Straży Miejskiej, oczekiwali ich reakcji, więc mam taką ocenę, że jeżeli Straż Miejska zostanie rozwiązana, no to oczywiście nie będzie Armagedonu, jak powiedział jeden z radnych, ale niewątpliwie może się wydłużyć czas reakcji służb policyjnych, które podejmując w jednym miejscu działania, nie będą mogły w tym samym czasie realizować wezwania na inne miejsce. Uzasadnieniem dla rozwiązania Straży Miejskiej w Nowej Dębie był również koszt utrzymania tej instytucji, który rocznie wynosi około 500 tysięcy złotych. Pieniądze zdecydowanie można przeznaczyć na inwestycje, ale również na inne formy bezpieczeństwa, choćby nawet poprawienie jakości monitoringu czy doposażenie w jakikolwiek sposób policji. Na pewno pozostaje jakaś kwota do zagospodarowania na wykonywanie tych zadań, które straż wykonywała. Na pewno pan burmistrz ma tu możliwości do jakiegoś w pewnym stopniu zagospodarowania również byłych pracowników Straży Miejskiej. No ale wydatek na Straż Miejską to jest poniżej 1% budżetu gminnego w skali roku, a przy tym radni podnoszą również taki wątek, ci, którzy dyskutują o likwidacji, którzy tej likwidacji chcą, że trzeba zagospodarować tych strażników miejskich, pozostawić ich w urzędzie do realizacji no, tych zadań, które w pewnym stopniu spełniali, ale teraz nie jako służbę mundurową. Więc jaki tu jest cel? Ostatecznie za likwidacją Straży Miejskiej w Nowej Dębie opowiedziało się 8 radnych, 5 było przeciw. Wraz z nadejściem wakacji sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim uważa się za oficjalnie otwarty. Jednak należy pamiętać, że wypoczywając nad wodą należy zachować rozwagę i trzeźwy umysł. Jezioro Tarnobrzeskie od lat cieszy się wysokim zainteresowaniem wczasowiczów, którzy licznie przybywają nad ten akwen, szczególnie podczas upalnych dni. O czym powinni pamiętać, zanim rozłożą koc, napompują materace i otworzą schłodzone napoje? Nie wchodzimy do alkoholu, do wody, nie wchodzimy mocno nagrzani, żeby nie dostać szoku termicznego. Kąpiemy się tam, gdzie są strzeżone kąpieliska i nie wychodzimy na głęboką wodę, szczególnie jeśli nie potrafimy pływać. No i oczywiście na wszelkich kajakach, rowerkach, wszelkich łodziach używamy kapoków, bo one potrafią nam uratować życie, a to, że się troszkę nierówno opalę, to naprawdę nie jest warte tego.
Uczulamy mieszkańców i turystów, którzy przebywają nad Jeziorem Tarnobrzeskim, żeby po pierwsze po alkoholu nie korzystali z akwenu wodnego, szczególnie tutaj mówię o rowerkach wodnych i skokach do wody, bo to jest zgubne i może skończyć się tragicznie. Alkohol prowadzi do tego, że człowiek traci poczucie własnej siły, własnej oceny możliwości i to prowadzi do nierzadko do tragedii. Dodatkowo będziemy przeglądać osoby, które wypoczywając nad jeziorem korzystają z grilli i też nierzadko utrudniając innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z plaży. Dyrekcja MOSiR-u wyznaczyła miejsca wyznaczone w postaci ogrodzonych terenów przeznaczonych pod grillowanie i tam będziemy zachęcać, żeby mieszkańcy i wypoczywający korzystali z tych miejsc. Zdrowy rozsądek powinien obejmować także wypoczywających, którzy wybierają się nad jezioro samochodami i parkują je w niedozwolonych miejscach. Podejmujemy działania w stosunku do kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów i parkują tutaj między drogą opaskową a lustrem wody. Jest to miejsce przeznaczone dla wypoczynku ludzi, a nie dla osób, które chcą mieć blisko samochód i korzystać z bagażnika i z tego, co się chowa w samochodzie. I tutaj strażnicy będą niestety bardzo konsekwentnie egzekwować to. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny. Jezioro Tarnobrzeskie udostępnia dla wszystkich 3 strzeżone kąpieliska. Otoczony siatką brodzik o głębokości 40 cm, który jest oznaczony białymi bojami, kąpielisko czerwone o głębokości 1 metra i 20 cm dla osób niepotrafiących pływać oraz kąpielisko żółte o głębokości 4 metrów. Warto jednak pamiętać, że pomimo obecności ratowników należy być czujnym i zwracać uwagę na innych wypoczywających w wodzie. W weekendy strażnicy miejscy będą pojawiać się w patrolach wodnych z WOPR-em i będą podejmować działania w stosunku do osób, które wypływają w miejscach, kąpią się w miejscach zabronionych, wypływają na sprzęcie pływającym i na przykład wykonują skoki do wody lub kąpią się na środku jeziora. Te działania będą prowadzone wspólnie z WOPR-em i tutaj mandat karny do 250 zł może zostać nałożony takiej osoby. Jezioro Tarnobrzeskie jest miejscem przeznaczonym nie tylko dla ludzi, ale także dla ich pupili. Jednakże również w ich przypadku należy przestrzegać pewnych zasad. Jeśli chodzi o pieski, to tak nad jeziorem jak wszędzie obowiązują te same przepisy, natomiast nie można wchodzić z psami na teren kąpieliska, czyli tam, gdzie są strzeżone kąpieliska, tam nie wchodzimy. No i pewnie wszyscy miłośnicy zwierząt to powiedzą, że przy takich temperaturach plażowych w ogóle nie powinniśmy z psami przychodzić na plażę. Patrolująca nad terenem zalewu Straż Miejska będzie zwracała uwagę nie tylko na kąpiel w miejscach niedozwolonych i nieprawidłowe parkowanie, ale także nieprzestrzeganie przepisów porządkowych. Wiadomo, że korzystając z plaży spożywamy różne produkty, pijemy różne napoje. Po sobie należy posprzątać. Nieposprzątanie miejsca też może się zakończyć postępowaniem mandatowym. To jest artykuł 145, kto zaśmieca miejsce publiczne, podlega karze grzywny. I tutaj też można ukarać mandatem karnym. Dlatego wszystkim wypoczywającym nad Jeziorem Tarnobrzeskim życzymy rozsądnej zabawy, w której przeważa odpowiedzialność nad brawurą. Od 1 lipca 2019 roku rodziny mogą ubiegać się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. Wnioski można składać w formie elektronicznej i papierowej. Program Rodzina 500+ realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Do tej pory świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł było przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Na pierwsze w zależności od spełnienia kryterium dochodowego. W Tarnobrzegu realizowane było dla nieco ponad 3,5 tysiąca dzieci. Od 1 lipca 2019 łatwiej będzie po nie sięgnąć. Z programu 500+ może skorzystać każdy rodzic i opiekun prawny dziecka. Od 1 lipca świadczenie będzie przysługiwać również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Wnioski na świadczenie wychowawcze praktycznie może złożyć każdy rodzic. Wyjątkiem jest tak zwana opieka naprzemienna rodziców. Jeżeli dwoje rodziców w postanowieniu sądu ma przyznaną opiekę nad dzieckiem, to wówczas świadczenie należy się obydwojgu rodzicom po połowie, czyli po 250 zł i wtedy do wniosku należy też dołączyć postanowienie sądu w sprawie. Wnioski można już składać od 1 lipca przez internet za pośrednictwem portalu Empatia lub kanałów bankowości elektronicznej za pomocą zakładki 500+.
Obecnie jest bardzo uproszczona procedura przyznawania tego świadczenia. Zarówno wnioski są bardzo proste. Jest tam imię i nazwisko dziecka, PESEL, imię i nazwisko świadczeniobiorcy, adres, numer konta, należy pamiętać, no i wiadomo, adres e-mail, dlatego że nie będą już wydawane decyzje w formie papierowej. Jesteśmy zobowiązani ustawą tylko do wydawania elektronicznych informacji, czyli będziemy świadczeniobiorców informować elektronicznie poprzez pocztę e-mail. Oczywiście wnioski będzie można składać także w formie tradycyjnej, papierowej, w siedzibie ośrodka przy ulicy Kopernika w biurze obsługi interesanta na drugim piętrze w pokoju 221, ale od 1 sierpnia. Złożenie go w formie elektronicznej, która będzie obowiązywać cały czas, ma jednak swoje plusy. Nie trzeba będzie stać w kolejkach. Zachęcałabym, żeby mieszkańcy naszego miasta starali się złożyć wnioski w formie elektronicznej, dlatego że spodziewamy się około 6 tysięcy wniosków, więc wiadomo, że jeżeli w danym dniu przyjdzie kilkaset osób, no to mogą być kolejki u nas w ośrodku. A zarówno w formie elektronicznej, jak i w wersji papierowej będą w takim samym trybie rozpatrywalne i w kolejności. Okres świadczeniowy obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Kiedy będą wypłacane pieniądze z rozszerzonego programu? Ja chciałabym, żeby było to jak najszybciej, ale może się zdarzyć, że będzie tych wniosków bardzo dużo, więc będziemy trzymać się ustawowych terminów. Jeżeli świadczeniobiorca złoży wniosek w miesiącu lipcu, to otrzyma świadczenie do końca września, do 30 września. Jeżeli złoży w miesiącu sierpniu, to jesteśmy zobowiązani świadczenie wypłacić do końca października. Ważnym jest, i co chciałabym właśnie zaznaczyć, żeby mieszkańcy naszego miasta i świadczeniobiorcy świadczenia 500+ wiedzieli, że jeżeli złożą wniosek o to świadczenie do dnia 30 września bieżącego roku, to będą mieli wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca. A jeżeli złożą 1 października i później, to już tego wyrównania nie będzie. Będzie wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu można znaleźć harmonogram wypłat, podobnie jak wzory wniosków. Od 15 lipca osoby zainteresowane będą mogły je pobrać również w pokoju 221. 5 zastępów Straży Pożarnej, pogotowie ratunkowe, policja, a także pogotowie gazowe i interwencja tarnobrzeskich wodociągów na zamkniętych ulicach Mickiewicza i Sokolej. Tak wyglądały ćwiczenia sprawdzające gotowość służb kryzysowych w Tarnobrzegu. Tegoroczny scenariusz akcji obejmował symulację robót drogowych z użyciem koparki, której operator nagle słabnie i uszkadza sieć gazową oraz wodno-kanalizacyjną zlokalizowaną przy Urzędzie Miasta. Wydobywająca się z pobliskiego hydrantu woda pod wysokim ciśnieniem uderza w przechodzącego mężczyznę, który upada na chodnik i traci przytomność. Zdarzenie to miało sprawdzić gotowość i koordynację tarnobrzeskich służb ratunkowych. Przeprowadzona została ewakuacja pracowników urzędu przy Mickiewicza 7, następnie pracowników przy Kościuszki 32. W toku prowadzonych dalszych działań została stwierdzona obecność gazu przy obiekcie przy Kościuszki 32 i ewakuacja była w związku z tym zarządzona. Następnie w związku z tym, że zdarzenie powodowało długoterminową przerwę w dostawie wody, prezes Tarnobrzeskich Wodociągów podjął decyzję o dostawie uruchomienia wody w rejonie objętym awarią. Z naszej strony jest sprawa też organizacji, podporządkowania się służbom, ale robienia swojego, to znaczy usuwania awarii. Przez rozeznanie sieci tutaj awarii, wyłączenie tutaj niestety też kilku w regionie odbiorców, stąd dowóz wody, sprzęt specjalistyczny, powiadomienie oczywiście wcześniej odbiorców, przewidywany czas naprawy i na ten czas przerwy dostawy wody z uwagi na upały, na to lato i tak dalej. Generalnie woda bieżąca w centrum miasta jest też potrzebna, stąd zabezpieczamy dla odbiorców na ten czas dowóz wody i przystąpiliśmy do usuwania awarii. Tego typu ćwiczenia miały również sprawdzić funkcjonowanie służb w nietypowych warunkach. Przy tego typu działaniach to przede wszystkim jest rozpoznanie terenu, co ma miejsce. W tym wypadku był człowiek, który uległ wypadkowi, zabezpieczenie miejsca, to jest ewakuacja tej osoby jak najszybciej poza strefę zagrożenia. W związku z tym, że pozorowany jest awaria sieci gazowej, więc też trzeba było wyznaczyć mniej więcej tą strefę zagrożenia. W związku z tym budynki blisko są użyteczności publicznej, mieszkalne. Zapadła decyzja o tym, żeby te osoby wszystkie ewakuować w promieniu 100 metrów.
Pomimo chwilowego paraliżu centrum miasta, a także pracy urzędu, ćwiczenia prewencyjne są nieodzowną częścią funkcjonowania wielu służb ratowniczych i mają one na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Po to są właśnie organizowane takie ćwiczenia, aby przygotować poszczególne służby, żeby ich zgrać, żeby spotkać się w jednym miejscu, żeby wymienić się uwagami. Myślę, że takie sformułowanie jednak padnie na tym podsumowaniu, że jesteśmy przygotowani, a jeżeli nie, to co wyszło podczas tych ćwiczeń, no to będzie po prostu wzięte pod uwagę do prowadzenia realnych działań. No tutaj słyszałem kilka wypowiedzi mieszkańców, że znowu się bawimy. No chciałem powiedzieć, że nie jest to zabawa, takie ćwiczenia są naprawdę potrzebne. Mamy przykład z tego roku, kiedy ćwiczenia odbyły się na Jeziorze Tarnobrzeskim tydzień po odzinie. Już mieliśmy pierwszą akcję ratowniczą i poszukiwawczą osoby, która nie wypłynęła spod wody. Także ćwiczenia są potrzebne, mieszkańcy muszą być wyczuleni na to, co policjanci mówią, co mówią służby i żeby wykonywali te polecenia. Ćwiczenia prewencyjne były sprawdzianem nie tylko dla służb, ale również i mieszkańców. No właśnie zauważyłem, jak obserwowaliśmy 10 minut przed ćwiczeniami, jak się pan położył, no jednak kilka osób podeszło i pytało się o jego stan, kilka osób podeszło do nas, pytało się, czy my tego nie widzimy, że tam ktoś leży, także bardzo pozytywnie, fajnie mieszkańcy się zachowali. I choć cała akcja była jedynie ćwiczeniem, pozostaje mieć nadzieję, że takich sytuacji w Tarnobrzegu będzie jak najmniej. Miniony tydzień należał do seniorów, a to wszystko za sprawą trzeciej już edycji Senioriady. Podczas jej inauguracji seniorzy oficjalnie otrzymali klucz do miasta. Organizacja Senioriady to pomysł, który zrodził się 3 lata temu w głowie przewodniczącego Rady Seniorów Wiesława Lichoty. Jest to czas zabawy i integracji seniorów. Może nie wszyscy przejawiają, nie wszyscy mają predyspozycje organizacyjne czy uzdolnienia sportowe, czy a to nie trzeba uzdolnień, jakichś chęci trzeba, czy uzdolnienia muzyczne, wokalne. No, jest okazja pokazać się w taki sposób, nikt nikogo się nie śmieje, a cieszy się, obojętnie jak to wyjdzie. Cieszę się bardzo, że spotkałem sprzymierzeńców, bo sami byśmy nie zrobili. Tegoroczna senioriada została zainaugurowana na placu Bartosza Głowackiego. Oficjalnie klucz do miasta na cały tydzień do rąk Wiesława Lichoty oraz Krystyny Frąszczak, prezesa Uniwersytetu III wieku w Tarnobrzegu, przekazały Jolanta Majchrzak, sekretarz miasta oraz wiceprzewodnicząca Rady Tarnobrzega Bożena Kapuściak. Szanowni Państwo, mam dzisiaj zaszczyt w imieniu Pana Prezydenta przekazać klucze do miasta seniorom naszym. Życzę udanej zabawy. Pozdrawiamy wszystkich seniorów. Dziękujemy za pracę na rzecz miasta i dzisiaj z okazji Waszego święta Senioriady życzymy wszelkiej pomyślności. Serdecznie dziękuję i za zaufanie władz miasta do seniorów, że w dniu dzisiejszym przekazali nam klucz, co prawda jest to symbol władzy, i zapewniam ze swojej strony w imieniu seniorów i własnym, że godnie i z honorem będziemy tę władzę przez tydzień sprawować. Senioriadę na placu Bartosza Głowackiego zainaugurowały również panie, które brały aktywny udział w jej poprzednich edycjach. Jak same mówią, polecają ją wszystkim. Wszystkich zachęcam, bardzo zachęcam, żeby brali. Żeby przechodzili, żeby się bawili, żeby im było wesoło, a nie tylko siedzieć i myśleć nie wiadomo o czym, o przeszłości. Trzeba myśleć o teraźniejszości. I się bawić. Inauguracji senioriady towarzyszyły również konkurencje sportowe, gotowanie tarnobrzeżuchy przez przedstawicieli Stowarzyszenia Dolina Smaku, a także występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się m.in. tancerze ze studia tańca i ruchu Fram, Miejska Orkiestra Dęta, Dzikowianie, Kapela Ludowa Zaleszaki czy też Rzeszowiacy. Już
już następnego dnia seniorzy silnie zaakcentowali swoją pozycję. Zawładnęli jeziorem tarnobrzeskim na pikniku zorganizowanym przez Tarnobrzeski i Baranowski Uniwersytet III wieku. Nad akwenem pojawiło się ponad 700 seniorów z 14 uniwersytetów III wieku z województwa podkarpackiego i z dwóch z województwa świętokrzyskiego. Piknik miał charakter sportowy. Oczywiście taki sport no, na wesoło, ale kilka konkurencji będzie prawdziwych. Na przykład będzie marsz Nordic Walking kobiet i mężczyzn, będą regaty kajakowe, regaty rowerów wodnych. Będzie taka fajna dyscyplina, która zawsze strasznie dużo emocji budzi, mianowicie sztafety nalewania jeziora do butli. Z takich fajnych dyscyplin to będzie jeszcze na przykład konkurs na najpiękniejszy wianek uwity na miejscu z żywych kwiatów, a potem będzie rzut na odległość tym wiankiem na jezioro. I właśnie bierzemy udział w konkurencji. Rzut wianki to jest taki dziewiczy wianek, któryś tam z kolei, także bawimy się bardzo dobrze, pogoda nam dopisuje, towarzystwo też. Jest cudownie, cudownie. Nie spodziewałam się po prostu, jest atmosfera wspaniała, no i przepiękny widok. No bawimy się świetnie, liczymy na fajne atrakcje. No, będziemy wić wianki, mamy piękny materiał do wicia wianków, będziemy również korzystać ze wszystkich atrakcji. Jest to bardzo dobra inicjatywa dla ludzi w takim naszym wieku. Spotykamy się z różnymi ludźmi z różnych miejscowości, no i wymieniamy poglądy, no, wrażenia, dzielimy się tym wszystkim między sobą. W minionym tygodniu seniorzy wzięli udział również między innymi w przeglądzie form teatralnych i turnieju kręglarskim. Sezon wakacyjny rozpoczął się na dobre, szczególnie dla najmłodszych. W związku z tym w Tarnobrzegu ruszył program Lato w mieście, który urozmaici wypoczynek dzieciom i odciąży od opieki rodziców. To prawda, rok szkolny już za nami, jednak nigdy nie należy w pełni rezygnować z wiedzy, kultury i sztuki. Dlatego miejscem, które zapewni mieszankę atrakcji rozrywkowo-kulturalnych, jest Środowiskowy Dom Kultury działający przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. I to właśnie on zainaugurował Lato w mieście piknikiem na osiedlu dzików, podczas którego dzieci mogły zaprezentować swój talent plastyczny połączony z bogatą wyobraźnią. Dzieci poznały legendę, że według legendy paproć zakwita tylko raz do roku i ma być to kwiat najpiękniejszy i jednocześnie najbardziej udziwniony. I dzieci rzeczywiście tutaj wykazały się olbrzymią wyobraźnią. Powstały różne piękne paprocie, bardzo rozbudowane, różnymi elementami, poprzez serca, poprzez biedronki, bardzo kolorowe, piękne. Także myślę, że jest to czas właśnie, gdzie nie każde dziecko może nawet malować na takim dużym formacie. A tutaj właśnie każdy z dzieci dał sobie świetnie radę. Ale to nie wszystkie atrakcje przygotowane przez Środowiskowy Dom Kultury. W naszych planach mamy wycieczki rowerowe, piesze, autokarowe i oczywiście warsztaty. Warsztaty plastyczne, warsztaty taneczno-muzyczne, warsztaty teatralne, warsztaty modelarskie. Dzieci przychodzą sobie tutaj z jakimś jedzonkiem, z czymś do picia. W trakcie warsztatów będziemy słodkie poczęstunki dzieciom zabezpieczać. Dzieci mamy już w tej chwili, nam zostawiają na te 6-7 godzin. Są pod opieką instruktorów, pedagogów, są bezpieczne. Wspomniana wycieczka autokarowa odbędzie się do Muzeum Lizaka w Jaśle i będzie przeznaczona dla wszystkich dzieci, które biorą regularny i aktywny udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Kultury. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu gwarantuje ciekawe spędzanie wakacji nie tylko z nosem w książkach. Tradycyjnie proponujemy konkursy wszelkiego rodzaju, proponujemy zajęcia literacko-plastyczne. W chwili numer jeden zapraszamy na karaoke, zapraszamy również na projekcje filmów. Oprócz tego nasz oddział dla dzieci Biblioteki Głównej odwiedzą bardzo ciekawe osoby. Będzie gościł u nas pan Robert Chrząstek, który poprowadzi zajęcia z robotyki. Będą to warsztaty przybliżające tą dziedzinę wiedzy, która jest bardzo w tej chwili popularna, także i wśród dzieci. Będziemy gościć również panią Jolantę Tworek,
poprowadzi zajęcia z pisania wierszy. Jolanta Tworek miała u nas promocję swojego pierwszego tomiku wierszy i w tej chwili podzieli się z najmłodszymi naszymi czytelnikami właśnie w jaki sposób pisać wiersze, co w wierszu jest najważniejsze, a także zaprezentuje swoją książeczkę, którą wydała. Wśród propozycji biblioteki są również cieszące się powrotem do łask gry planszowe, które nauczą dzieci rywalizacji i współpracy. A co przygotował Tarnobrzeski Dom Kultury? Jak zwykle wszyscy pracownicy przygotowali bardzo bogatą ofertę zajęć. Szczegóły oczywiście znajdą się na plakacie, ale pozwolę sobie zaprosić Państwa. 6 lipca na Ciuchowego Słopa. To już jest czwarta edycja tej imprezy. Zapraszamy panie i dziewczęta o godzinie 11. Myślę, że osoby z Tarnobrzega i okolic znają już tą imprezę. Od godziny 10 można do nas przychodzić, układać swoje piękne rzeczy i miło się bawić. 17 lipca zapraszamy na taką zupełnie nową formę. Zapraszamy młodzież i osoby dorosłe na plecenie wianków. To będą warsztaty prowadzone przez instruktorów Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Nie trzeba mówić o tym. Myślę, że piękno kwiatów i sama tradycja plecenia wianków przyciągnie chętnych. 23 lipca i 24 lipca będziemy tworzyć budki dla kotów. Czyli przyjemne z pożytecznym, razem ze schroniskiem w Machowie, budki po prostu dla kotów, żeby żyło im się lepiej. 11 lipca w Tarnobrzeskim Domu Kultury Teatr Żywego Planu z Warszawy. Jest to Teatr Banasiów ze spektaklem Pinokio o godzinie 16. 5-7 sierpnia tworzenie słuchowiska radiowego tutaj w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Są to takie warsztaty teatralne, rozszerzone właśnie o ten aspekt radiowy. Będziemy starali się nagrać jakieś słuchowisko z wykorzystaniem elementów takich akustycznych. Zobaczymy, jak nam się to uda. Będzie na pewno przygotowany tekst i dzieci będą mogły na pewno świetnie się bawić. Ale co to za wakacje bez obcowania z przyrodą? A to najlepiej poznać z Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. To właśnie tam dzieci podczas pierwszych dni wakacji wybrały się na spacer z lupami i lornetkami, aby podziwiać tarnobrzeską faunę i florę skrywającą się w Parku Dzikowskim. Zacznijmy od najciekawszych rzeczy, czyli wycieczki. Dwie wycieczki, pierwsza najbliższa 2 lipca do skansenów Kolbuszowej, żeby poznać troszeczkę kultury lasowielskiej, czyli tego ludu pierwotnego tutaj zasiedlającego niegdyś Puszczę Sandomierską. Druga wycieczka końcem lipca w projektowany rezerwat rzeki Smarkatej, doliny rzeki Smarkatej. Tam też poznamy w jaki sposób chronić przyrodę i co to jest farmakologia. Ochrony przyrody w formie rezerwatu. Oprócz tego trochę recyklingu. Będziemy robili warsztaty z wikliny, ale nie wikliny typowej, tylko będzie to wiklina specjalnie przygotowana z papieru, z odpadów papierowych. Będzie można wytkać koszyki, kule, przeróżne ozdoby czy rzeczy użytkowe typu torby. Pani tutaj, która te warsztaty poprowadzi, pokaże jak to zrobić. Co ciekawe, niektóre z tych rzeczy będzie można użyć później, niektóre z nich służą w formie designu do wystroju mieszkania czy do w różnych takich celach ozdobnych. Poza tym będziemy się starali dostarczyć dzieciom tej witaminy N, której im w mieście czasem brakuje, czyli powrót do starych czasów, jak to my kiedyś spędzaliśmy czas, obecnie nazywamy to survivalem, czyli zabieramy dzieci, w tym roku zabierzemy do Lasu Zwierzynieckiego, będzie to survival w Lesie Zwierzynieckim i survival w Parku Dzikowskim. W Lesie Zwierzynieckim będziemy budować szałas, może zapalimy małe ognisko, upieczemy ziemniaki. Większość atrakcji w ramach programu Lotu w Mieście jest bezpłatna i ma charakter otwarty. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na plakacie. W murach Baranowskiego Zamku miłośnicy sztuki komediowej mieli okazję obejrzeć spektakl zatytułowany Mąż i żona. Taką formę obcowania ze sztuką zaproponowała mieszkańcom Baranowa Sandomierskiego i okolic Fundacja Pro Arte et Historia. Bracia Polacy z Nadwisły i Pan Tadeusz z M3 to spektakle, które w tej niezwykłej scenerii renesansowego zamku już zagrano. Tego lata przyszedł czas na popis krakowskiego teatru Komedia, który do Baranowa przyjechał ze sztuką Mąż i żona Aleksandra Fredry.
Czwórka aktorów: Aneta Gierat, Natalia Pietrasz, Maciej Luśnia i Jan Korwin-Kochanowski. A reżyserem tego spektaklu jest również Maciej Luśnia, więc występuje tutaj w podwójnej roli, co jest bardzo ciekawe. Ten spektakl jest ogólnie o tyle ciekawy, że występują w nim zarówno dwóch profesorów, jak i ich dwie wcześniejsze studentki. Więc mamy tutaj połączenie szkoły ucznia i mistrza. Tutaj scenariusz, ciężko powiedzieć, że w scenariuszu coś można było jakoś pozmieniać, ponieważ no, Fredry się nie zmienia. Natomiast sama choreografia, kostiumy, co się dzieje wszystko w latach 20., więc jesteśmy przeniesieni w tamte klimaty. Jest trochę tanga, trochę układów tanecznych. Myślę, że to wszystko bardzo dużo dodaje takiego anturażu całemu spektaklowi. Rzeczywiście wykonanie jest bardzo ciekawe. Tym bardziej w tak pięknym miejscu jak dziedzinek zamku w Baranowie Sandomierskim. Spektakle odgrywane są tutaj na zaproszenie Fundacji Pro Arte et Historia. Jak zapowiada jej prezes, na mężu i żonie przygoda ze sztuką tutejszych mieszkańców się nie skończy. Chcemy promować kulturę trochę wyższego poziomu, stąd jest teatr. W niedalekiej przyszłości druga edycja festiwalu filmowego, Polska Muzyka Filmowa i nie tylko, to co było w ubiegłym roku pierwsza część, dzisiaj mamy drugą. W sierpniu będzie Filharmonia Podkarpacka. Na tym nie koniec, chcemy jeszcze tutaj zagrać utwór, właściwie spektakl, który Krakowski Teatr przygotowuje i jest on na razie na etapie prób, a w drodze jest do nas też opera Królewska z Warszawy ze swoim recitalem. Jestem pewny, że właśnie tego typu wydarzenia są bardzo tutaj potrzebne. Świadczy o tym ilość uczestników tych wydarzeń. Fundacja tego typu obcowanie ze sztuką zapewnia mieszkańcom zarówno w zamku w Baranowie Sandomierskim, jak i w tym w Krasiczynie. W tym drugim Teatr Komedia zawitał wcześniej ze sztuką Primadonna i Kamieniarz. Wystawienie obydwu spektakli było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, a następnie na program Pytamy Wprost. Z kolei we wtorek o godzinie 15 na retransmisję sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.